To była rekordowa edycja, prawie 140 zgłoszeń z 20 uczelni. Kolejny raz nagrody powędrowały do studentów wynalazców. Jest duże zainteresowanie tymi rozwiązaniami najnowszymi. Będziemy chcieli w tym kierunku rozwijać uczelnie, organizować nowe kierunki kształcenia właśnie pod kątem tych nowoczesnych technologii. Wśród wyróżnionych znalazł się Mateusz Wrzochal, doktorant Politechniki Świętokrzyskiej, laureat konkursu z ubiegłego roku. To jest finalna wersja tego urządzenia. Urządzenie, którego jest autorem, już trafiło do produkcji. Maszyna do badania momentów oporowych łożysk powstała na zamówienie. Trafi do jednego z kraśnickich przedsiębiorstw. To urządzenie będzie służyło do badania momentu oporowego wytworzonych łożysk, czyli strat energii wewnątrz tego łożyska, które przekładają się na sprawność łożyska zamontowanego w danej konstrukcji. Prace nad wynalazkiem trwały kilka lat. To efekt pracy całego zespołu. Projekt, który realizuje uczelnia, opiewa na 20 milionów złotych. W ramach tego projektu jest realizowana baza badawcza dla fabryki łożysk stocznych w Kraśniku, która ma służyć do oceny nowych projektów łożysk. Cieszy mnie to, że mogę się przyłożyć do kontynuacji tego projektu poprzez to, że moi współpracownicy, moi doktoranci biorą w tym aktywny udział. Julia Radwan z Politechniki Krakowskiej też ma nadzieję, że jej wynalazek trafi do produkcji. Zaawansowany biomateriał ma służyć do regeneracji tkanek. Nasz materiał stanowi alternatywę dla tradycyjnej transplantologii, m.in. w przypadku leczenia oparzeń, szczególnie tych bardzo rozległych. Najwięcej zgłoszeń, bo aż 24, nadesłali studenci Politechniki Lubelskiej, 13 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 10 Politechnika Świętokrzyska. To, co cieszy, to większość z nich będzie miała ciąg dalszy, bo są to albo rozwiązania, które powstały w ramach projektów badawczych we współpracy z przedsiębiorcami, albo faktycznie są już prowadzone rozmowy na temat wykorzystania rynkowego tych rozwiązań. Teraz wynalazcy pojadą na wystawę do Genewy. Do tej pory zwycięzcy zdobyli na niej 35 medali i 26 nagród specjalnych.